Siemaneczko, zaczynamy projekt Obcy. Żartowałem. Zaczynamy projekt orurowanie interkulera. Nim zaczniemy projekt orurowanie interkulera, musimy się zająć wycięciem flanszy. A dokładnie musimy się zająć wycięciem flanszy. Nie idę do zetora, bo i tak tego nie będzie widać, bo już jest bardzo, no, późno jest. Musimy się zająć wycięciem flanszy nierdzewnej pod układ dolotowy, pod kolektor dolotowy. W związku z zaistniałą sytuacją zaopatrzyłem się od kolegi w takie oto urządzenie. Z góry koledzy już dziękujemy i pozdrawiamy Ciebie, Adamie. I całą Twoją rodzinę, haha. I mamy tutaj pierwszy temat do wycięcia. Tutaj mamy turbosprężarkę Holset HX35W. I w związku z zaistniałą sytuacją, że mam kilka takich flansz, na których mogę sobie ćwiczyć, postaram się od razu wyciąć, czy tam przygotować sobie flanszę pod Twin Scrolla, bo może kiedyś się skuszę na tego Holseta, skoro już leży, chociaż nie powinienem tego robić. I zaopatrzyłem się w uszczelkę pod turbosprężarkę do zetora. Dostałem taką, możecie mi napisać, czy u Was są inne, bo mi dostarczono taką, natomiast ona mi się w ogóle nie podoba i również z Marcinem na ten temat dzisiaj rozmawiałem, że sorry, tam syczy trochę. Że pierwszy temat to jest flansza T3, nie? Flansza T3 to jest standardowa flansza turbosprężarkowa, natomiast ogólnie moim zdaniem i Marcina te miejsce tutaj powinno być również pokryte uszczelką. Nie ma prawa się przedostawać, nie powinno się przedostawać, spaliny nie powinny się pomiędzy kanałami Twin Scrolla przedostawać, tak? Także postaram się wyciąć tą flanszę, postaram się dorobić uszczelkę na wydech od strony zaworu Westgate i dorobić również tą flanszę. Tutaj pewno śrubki ósemki będą, tak mi się wydaje, albo szóstki. No i tyle. Natomiast pierwszy temat jest taki, żebym chciał jedną, może tak, dwie, trzy, spróbuję, ale nie wiem jak mi wyjdzie, wyciąć te uszczeleczki, znaczy te tutaj flansze, które tutaj widzimy. No bo jak ktoś z Was może będzie potrzebował, albo by chciał sobie z nierdzewki wyspawać, o, tam potnę sobie na próbę. Może się komuś przydadzą, jakby ktoś chciał tam kiedyś robić, nie? To już będzie miał flanszę. A z drugiej strony nierdzewkę też możecie ze stalą czarną wyspawać.
No nie wiem, ja mam jedną, dwie sztuki sobie wytnę. Dobra, siema. Dzisiaj bardzo mało nagrywałem. Z tego względu, że dzisiaj tutaj w tym garażu urzędują dwie firmy. Pierwsza firma to jest produkcja domków zabawowych. Interkulery, domki. Produkcja, dystrybucja. Ty, Aga chciała gdzieś na wakacje jechać, to będzie miała wakacje na domku. A druga firma to jest ARIMR, czyli Agencja Restauracji i Modyfikacji Rupieci, w zespole pod przewodnictwem Przemysława Zelmę. Żona mi mówi, jak jeszcze będziesz tworzył z tym holsetem, to tu będziesz spał. Mówię, Aga mówiła, że jak będę za dużo przy zetorze tworzył, to tu będę spał. Też musimy go dobrze zamocować. Bo jak zrobiony, kiedy w weekend będę chciał wejść, to... Temat jest taki, że generalnie to wiesz. Wczoraj byłem pryskać rzepak. Jeszcze zamira sobie zrobiłem na koniec, czyli prochlora z tebukonazolem. I się okazało, że mam na jedno pole spierdzielone przez mróz. I tutaj mam taki peryskop uspawany. Okej, fajnie. Dobra, na razie może to zostawić. Za wysoko wyszło. Ale wyszło prosto. To już będzie trzeba tu obciąć, bo to jest na 20. Ale tu jest wycięcie kratki, cholera. Ciężko, strasznie ciężko się to spawa. O, kolega przyjechał. Kurde, i spierdzieliłem generalnie temat, bo tu mi nie chciało to wejść wszystko, więc zastosowałem kolanko. A teraz, kurna, trzeba było wyjść rurką i normalnie chyba ją ściąć na prawie że 90 i lekko trochę sklepać. A tak zmarnowałem na to w zasadzie dwa kolanka. Ale dzięki temu może będą przepływy lepsze, bo jest bardziej łagodnie, bym powiedział, w ten sposób. Chociaż tam w środku jeszcze będę musiał zaraz wyszlifować to. Trochę. No i teraz jakoś tutaj wyjść tym, nie wiem gdzie, w którym miejscu to ciąć, to jest takie, to będę musiał ją obciąć trochę, tak mi się przynajmniej wydaje. No będzie trzeba obciąć, to zresztą zobaczę, no. Muszę sobie tu kreskę narysować i tu w linii prostej to opędzlować jakoś i przejść po prostu z tej rurki na rurkę i do jakiegoś markera. Ciężko się tu wychodzi, kurde, na kolektorze faktycznie chyba tej... Tylko, że ja tak chciałem zostawić na tym korektorze. To nie jest najlepszy na kolektorze. Kolektorze. Kurwa, takie cięcie na pałę. Nie mam pojęcia, kurwa, jak to się robi. Nigdy tego nie robiłem. Tnę jak taki, kurna, rzeźnik, kurwa, na pałę wszystko. Do końca nie wiem, jak to ciąć. Nie mam może tak doświadczenia z tym cięciem na kąty. Tak normalnie to z ukośnicy wszystko leci.
Znaczy, bo ta wysokość by mi w miarę odpowiadała. To by mi pasowało nawet. To mi nawet pasowało. Jakby teraz tutaj huknął, najwyżej zwrotu nie zrobię. Zajebiście to wygląda, kolanko. Ciekawe, czy mi starczy do wyjścia. Raczej mi nie starczy. Żeby to ogarnąć łącznikiem. Ile mam? 3-4. Pewno za mało. No nic, to się poczeka 3 dni. Sześć. A 8 to jest 90 stopni. Ciekawe, czy wyjdę tutaj. Tak, tu by to jeszcze zawinął. Wyjdzie. Ty by wyszedł chyba. Do prostego i tu łącznik zrobił. Tak mniej więcej. Dobrze, mamy zakończenie projektu Intercooler, albo jak to woli Intakula. Wcześniej nie miałem czasu, bo jeszcze nawozy. Wczoraj siałem pod burak. Takie trochę spóźnione i po prostu nie miałem energii do tego, żeby nagrywać filmy. Gdzieś po prostu nawał prac i obowiązków, co nie? Czyli tak, w ten sposób to wygląda. Ja może tak na szybkości postaram się opowiedzieć co i jak, a potem zrobimy jakiś taki, albo dodam to na zakończenie, albo dodam na początku, nie? Były problemy z... Tu nie dopłukałem coś gumek. Były problemy ze spawaniem, tak? To jest kolanko gotowe, pospawane. Jak widzicie, to jest kolanko spawane w komorze argonowej. Ja natomiast te moje spoiny wyszły szpetnie. Mimo tego, że starałem się wrzucić podwójną osłonę gazową, no to powychodziło to nędznie. Głównie chyba z tego względu, że nie doczyściłem materiału w środku. I o co chodzi? Tak jak tutaj mamy w tej komorze argonowej, to nie jest zrobione na pełen przetop. Tylko jest, myślę, że w okolicach 30-30, może maksymalnie 5 amperów spawane i nie ma w ogóle przetopu. Ja wpuściłem gaz do środka, zużyłem bardzo dużo argonu, natomiast nie wyszło to do końca tak, jakbym chciał. Planowałem na początku, żeby to spolerować, ale musiałem składać też ciągnik, bo chciałem, żeby już był jakby gotowy do... żeby był gotowy właśnie, czy do siewu nawozów, czy żeby tam w porządku trochę porobić. Muszę tutaj poukładać. Jeżeli by było wszystko fajnie, dobrze dopasowane, to mniej więcej te spoiny powinny być kolorowe, ładne i wyglądać mniej więcej tak jak tutaj. No ale ja, tak jak mówiłem, ja nie jestem jakimś profesjonalnym spawaczem, także nie wszystkie powychodziły tak, jakbym sobie tego życzył, tak? Natomiast tutaj, z tej strony, o, te wyszły nawet lepiej. No i tutaj to już tam, czy te spoiny mają być widoczne, takie ponadpalane, czy nie mają być, to już jest kwestia sporna tego, kto co tam lubi, nie? Jeżeli ktoś nie lubi, no to bierze się po prostu polerkę, filce polerskie i można to spolerować. Natomiast powiem jeszcze na szybkości, postaram się, żeby już skończyć ten temat spawania. Głównym moim błędem było to, że kolana, te tutaj, które widzimy nierdzewne, one były takie pokryte jakby, takie jak te aluminium wyglądało, nie były, były takie brzydkie.
I kupiłem taką pastę polerską, nietypową do nierdzewki, tylko z K2. I wymyśliłem sobie, że spoleruję te rury wcześniej. Przepraszam, bo ten... Coś tutaj chyba się najadł ktoś. Spoleruję je po prostu wcześniej i wtedy będę je spawał, nie? I to był taki, powiedzmy, przysłowiowy gwóźdź do trumny. Zrobiłem sobie tym tylko jednego wielkiego manka i dlatego też ten syf powychodził na spoinach, nie? Tak by było, lepiej. No natomiast, nie wiem, czy pamiętacie ten pierwszy wydech na słupek. On był cały w poler zrobiony. Natomiast to jest dosyć czasochłonne, jeżeli ktoś jest tam mega pedantem. Mi się ogólnie taki bardziej podoba, nie? Jeżeli chodzi o te właśnie orurowanie całe i gumy czy opaski, wszystko sobie kupiłem z Fimka. Firma z Częstochowy. No tam jakby ktoś chciał sobie na Jasną Górę pojechać, to przy okazji może do nich zajechać. Tak swoją drogą, jeżeli... Przy okazji, nie no, śmiechem, żartem tutaj trochę, nie? Chodzi o to, że tak, no firma polska, firma właśnie no z Częstochowy, tak? I uważam, że spoko, no jakość, jest zajebista jakość, nie? Tych części, chodzi mi o to, że ta guma jest bardzo gruba, jest bardzo mocna. Dużo, jeżeli ktoś ogląda, nie wiem, czy Kupcio Garaż, czy no, ogólnie Jagodowego, nie? To tam się też dużo tego pojawia i ja nie ze względu na to, że tam czy u Jagody, czy gdzieś to było, tylko że po prostu wcześniej już miałem kupione te gumki z Fimka i po prostu no, ta jakość jest no, bardzo dobra. Moim zdaniem jest bardzo dobra, te gumy są naprawdę mocne i powiem wam, że jeżeli bym miał przyszłościowe jakieś chyba problemy, to nie są może najtańsze rzeczy, tak? Żeby tam nie przesadzać, ale nie wiem, czy wy mieliście na przykład problemy z tym. Kurde, przeskakuję, miał być temat interkulera, ja tu o gumach zaczynam gadać. Załóż gumę na instrument. Dobra, no chodzi mi o gumy do układu chłodzenia. One strasznie, strasznie mocno słabe są. Te one nie mają jakości, nie? Także no może warto by było się tym zainteresować, nawet do takiej przysłowiowej 60-tki, nie? Pod tym, pod maską wygląda to w ten sposób, wszystko się moim zdaniem super zmieściło. Można by było troszeczkę w stronę filtra go jednak jeszcze troszeczkę przesunąć, ale no ale tak wyszło, gdzieś tam tak sobie plus minus go wypośrodkowałem. Interkuler jako interkuler ma być zawsze jak najdalej z przodu, nie? No i jest zrobione na tej części do lotu oryginalnego. Tu jest guma inna od Krzysia, bardzo dziękuję za nią, Krzysiu, i powiem ci, Krzysiu, że ta po prostu swimka jest no grubsza i po prostu taka twardsza, mocniejsza, natomiast no na dolot jest też bardzo fajna jak najbardziej, nie? No to nie ma ciśnień, nie? Umówmy się, no ale ja zawsze myślę, że ona tak mocno trzyma, że wimadle musiałem trzymać rurki, żeby zdejmować te gumy. Znaczy nie tą, tylko tamtą, tą tutaj, co na turbie wychodzi. No i Donaldsonic, też zostało to jakby przerobione. Troszeczkę, bo dorzuciłem w końcu ten pin z Donaldsona, także w momencie przytkania filtra już to testowałem. Jak wyjmiemy filtr powietrza, włożymy tam jakąś folię, może za chwilę gdzieś na filmu ja postaram się też to wrzucić, nie? To ładnie tutaj wychodzi nam service level i mamy jakiś wgląd na to, bo nie chciało mi się już montować czujnika elektrycznego, nie? No i co, sam interkuler jako interkuler nie daje jakoś tam dużo mocy czy coś, no teraz jest kwestia tego, jest już zamówiona termopara z firmy polskiej Chucky, ona już w zasadzie jest u mnie, natomiast nie wiem, jak się potoczą dalsze losy tutaj i tą termoparę już z Łukaszem rozmawiałem też i z chłopakami, że no najlepiej by było gdzieś w jeden kanał Twin Scrolla wrzucić, o może tutaj warto by było gdzieś przewiercić, żeby już nie wiercić turba, że w przypadku zmiany turbosprężarki można, no będzie wgląd po prostu na EGT, chociaż no nie jest to jakby jakimś tam mega wymogiem, nie? Mi się wydaje, można to też trochę na czuja zrobić, chociaż no dobre by było, nie? No bo by był wgląd na tą temperaturę, no po to, żeby kręcić dawkę, nie? To także pompa wtryskowa, wszystko jest zrobione i teraz dla chętnych, jakby ktoś tam chciał, czy ja będę chciał, no zobaczę, jak to się, mówię, poukłada, no to no to co, dekielek ściągać i dokręcać mu, nie? No ale to jest też hamownia, to są jakieś tam dodatkowe
niemałe koszty, nie? No bo to jedno hamowanie to tam myślę, że 350, 400, 500 zł. Także tak to wygląda, nie? I teraz zapraszam Was na filmik, może jak to było, to będzie może dłuższy film, to, ale obudź się. No po prostu jak to było w garażu gdzieś tam wycinane i spawane i robione, nie? Bo to dosyć opornie mi szło, w sensie czasowo opornie. Także jest intakula. I tyle. Kratki podrabiałem. Tak tam, w miarę spoko mi się wydaje, nie? I ten tłumik właśnie też poprawiłem, bo mi się nie podobał, nie? Tamten u górę, tak zrobiłem go troszeczkę bardziej ściętego, krótszego. No i przespawałem, bo tamta spoina mi się mega nie podobała. A mówię, jak kogoś tam drażni czy coś, no to można to wziąć i spolerować. Natomiast ja chciałem, żeby zostało tak, nie? No, a tu właśnie też to wszystko było spawane na soczewkach Tick Cupa. Fajne soczewki i muszę zamówić sobie sitko, bo jedną soczewkę przypaliłem i na 14. Na 14 spawałem. No także zapraszam na jakąś tam, nie wiem, dalszą część filmu czy coś.